Dzisiaj za bezpieczeństwo wszystkich biur, wszystkich pracowników, działaczy Prawa i Sprawiedliwości odpowiedzialność ponosi rząd. Każde słowo, które będzie nawiązywało do tej kampanii nienawiści, będzie już dzisiaj po prostu wzywaniem do morderstw. I to bardzo mocno chciałem podkreślić. Powtarzam, każde słowo, które będzie kontynuacją tej kampanii, wszystko jedno, ktokolwiek je wypowie, czy to będzie polityk, czy to będzie dziennikarz, to będzie po prostu wzywanie do morderstw. Jutro będziemy tą sprawę stawiać także w Sejmie. Będziemy walczyć o to, żeby w Polsce wróciła demokracja, wrócił normalny porządek polityczny, gdzie jest władza, jest opozycja, ale nie ma tego szaleństwa, nie ma tego wszystkiego, co od kilku lat w polskiej polityce w związku z rządami Platformy Obywatelskiej obserwujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.